Dzień dobry, witam Was cieplutko. U mnie jest dzień przed Sylwestrem, czyli piątek, 30 grudnia. Ja właśnie niedawno wróciłam z zakupów. Trochę rzeczy sobie dokupiłam, to co będzie mi potrzebne na ten weekend noworoczny. Trochę dzisiaj mam spadek formy, bo boli mnie gardło, także próbuję jakoś zatrzymać ten proces moimi sposobami na razie domowymi, czyli zjadłam sobie na śniadanie porcję sałaty z czosnkiem od razu, z papryką, z kalarepą, z orzeszkami. Będę również cisnąć dzisiaj soki. Mam ugotowaną zupę jarzynową, zaraz biorę się za rosół. Tutaj w mojej kuchni właśnie rozgardiasz się zaczyna. Mięsko przygotowane. Tutaj sobie oglądam vlog Ani z Family Beauty Box. No i co? I biorę się za robotę. Nie mam zbyt dużo rzeczy do robienia takiego holu zakupowego, więc tak się ograniczę tutaj do takiego szybkiego przejazdu, więc kupiłam na Sylwestra tak głównie i tak w ogóle na ten weekend, tak dla dzieciaków, takie krakersiki, paluszki, precelki, krakersy, takie mini ser i cebulka. Wzięłam również w Aldim takie baciarki, nie wiem, nigdy tego nie kupowałam. Wzięłam im w Lidlu również dzieciakom dwa takie jajka z niespodzianką, bo dzisiaj były w promocji. Wyszły mi po 1,50 zł, także super cena. Wzięłam prażynki solone i to z takich przekąsek będzie sylwestrowych w sumie tyle. Tutaj jeszcze mam w koszu banany, grejpfruty, jakiś buraki tutaj są i czosnek. No i tu jeszcze w torbie mam marchewkę i chlebki. Ale mam też w lodówce jeszcze to, co w sumie zamierzałam kupić i zrobić. Aha, tu jeszcze sobie na dzisiaj kupiłam na obiad takie nuggetsy z kurczaka w Aldim. Też nigdy ich nie kupowałam, ale to tak na szybko, bo dzisiaj nie mam weny do gotowania. Kupiłam pieczarki i kupiłam w Lidlu ciasto francuskie. Mam zamiar zrobić właśnie takie paszteciki później. Pokażę Wam, jak to wyszło. Robię właśnie pierniczki z tego przepisu z kwestii smaku. Ja Wam podlinkuję ten przepis pod filmem. Mam tutaj już mąkę z sodą, mam jajko, cukier, przyprawę do piernika. I tu jeszcze mój patent na podgrzanie masła, czyli postawiłam go na gorącym garnku. A tutaj mam mleko i od razu wrzuciłam do niego miód. Tam w przepisie jest trochę inaczej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Spakowałam do puszki pierniczki, będą czekały na jutro. Schowam ich teraz, żeby nikt nie widział oczywiście, a jutro będziemy lukrować i ozdabiać posypką. Thank you.
Dziś już u nas jest Sylwester, ostatni dzień tego roku. Ja właśnie wzięłam się za zrobienie barszczu, bo zostały nam uszka jeszcze ze świąt, ale są jeszcze dobre, więc trzeba je wykorzystać. No i właśnie sobie tutaj zaraz będę kroić buraki. Oczywiście wszystko porozwalane, mam rosołek. Tutaj mi też już rośnie chleb. Dzisiaj będzie pieczony. No i tak, dzień jak co dzień. Dzieci się kłócą od rana, także wszystko gra. Ale dzisiaj wieje. Ostatni dzień w roku. Zero śniegu. Mama, ty chyba zostaniesz poza chwisteczką. Ty mówisz, tak ciągle do niego robisz fotki. No bo ty ciągle robisz fotkę. A, ciągle robię fotkę, no. Aha, zostanę kimś, kto robi ciągle fotki. No dobra, zawsze marzyłam o tym, żeby być fotografem, to... Tutaj jest nasza wisienka. Teraz taka goła biedulka. Cześć, Lucjan. Nie ma to jak się przyłasić. Tak, tak, zostaw mi futro. Takie mam stylowe dzisiaj buty, ale to są takie moje buty na ogród. Tutaj jest... co tutaj jest? Aha, jabłonka nasza. W tym roku ona już ma, czekajcie, ona ma 2 lata. Teraz będzie mieć trzeci sezon. Niedługo. Miała chyba 3 jabłka w tym sezonie, także jeszcze maleństwo. Tu jest brzoskwinka, ale pyszne mamy te brzoskwinie. W tym roku nam nie owocowała, ale w poprzednim, bo one tak podobno co 2 lata. Ja już przyszłam do domu, wracam do kuchni. Przygotowałam sobie już pieczarki, będę ich zaraz kroić, bo będę robić te paszteciki z ciasta francuskiego jednak, a poza tym przysmażę te pieczarki razem z cebulką, więc mi się przydadzą. Też tutaj od razu tą cebulkę do barszczu, bo barszczyk już się ugotował. Tutaj mam jeszcze zupę jarzynową, bo zaraz będziemy jeść z mężem. Oglądam sobie jeszcze Agnieszkę, czyli Masia vlog przy okazji. No i tak, tu jeszcze mam przygotowane od razu mleko i jajko, wyjęłam sobie wcześniej, bo będziemy jeszcze z dzieciakami robić muffinki i będziemy wszystko później ozdabiać razem. Te pierniki wczorajsze i dzisiejsze muffinki będziemy lukrować i posypywać posypką kolorową, bo tak chcieli, już im obiecałam, że tak zrobimy. No to tak zrobimy. Dobra, to biorę się dalej do roboty. Pyszniutkie pierniczki? Tak. Super. Tak. Nie. Dobra, dzieło zrobione. Tu jeszcze nam zostały puszce, ale te już zostaną bez cukru, bez lukru, znaczy się nie bez cukru.
To co życzymy? No, wesołych świąt to już było, a teraz się życzy szczęśliwego? Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku i szczęśliwego Sylwestra, tak? Wow. Dzięki za światło. Mam światło. A mamy światło, chodź. Możecie pochodzić z tym światłem trochę, no. Dzień dobry, witajcie w nowym roku. Jak u Was po Sylwestrze? U nas, jak słychać, mój głos zakatarzony totalnie. Ja tutaj właśnie się biorę trochę za ogarnięcie domu. Moje towarzystwo wyszło sobie na zewnątrz teraz pojeździć na rowerach, a ja jeszcze chwilkę muszę zostać, bo tak dopiero robiłam sok, żeby się trochę witaminami napompować i siebie, i rodzinę ogólnie. Ja mam totalnie zawalone zatoki, także gardło mnie już nie boli, ale no, z zatokami moimi nie jest zbyt dobrze. Układam tu właśnie poduszki na kanapie, bo tornado przeszło przez dom i wszystko zostawili po prostu na rozwalane, ale wolę, żeby poszli i żeby sobie to wszystko spokojnie porobić. Także wszędzie jakieś rzeczy pozostawiane, zabawki, króliki, nie wiem co jeszcze i tak dalej. Dobra, nowy rok się zaczął. Wprawdzie wkraczam w niego trochę zakatarzona, ale mam nadzieję, że później będzie lepiej. Także damy radę. Uruchomiłam leczenie sokami, także cisnę pomarańcze, grejpfruty, cytryny, imbir, marchewki, jabłka, wszystko co tam mi wpadnie w ręce. Jezu, wszędzie coś na podłodze, coś na nie wiadomo gdzie, tam gdzie nie powinno być i tak dalej. Tu jakiś dinozaur na środku. Balony, słuchajcie, balony, jak moje dzieci jeszcze miały piąte urodziny, chyba na piąte urodziny dostali takie balony i to nie był dobry pomysł. Te balony po prostu potrafią przetrwać wszystko, a balon, który jest u mojej córki, o ten z jednorożcem też jest teraz tutaj powieszony na oknie dachowym. One po prostu są niezniszczalne. One potrafią przetrwać wszystko i będą chyba dalej na szóste, siódme i nie wiem, które jeszcze urodziny. A oczywiście nie możemy ich się pozbyć, bo no, właściciele nie pozwalają. Dobra, biorę się jeszcze tutaj za ogarnięcie tego zlewozmywaka i tego wszystkiego, co się tutaj znajduje. I zaraz też wyjdę na zewnątrz trochę. Może mi te zatoki, wiatr przewieje i powietrze może będzie trochę lepiej. No i co? Wczoraj nie zrobiliśmy jeszcze tych muffinek, bo szczerze mówiąc nie miałam do tego weny. Także tylko te pierniki ozdobiliśmy. No i tyle. Trochę w sumie rzeczy nie zrealizowaliśmy tak jak chciałam, ale dobra, było fajnie. Było strasznie mało fajerwerków u nas, nie wiem jak u Was, ale u nas dopiero tak przed samą 12, dosłownie, tak nie wiem, może za 11:15 w nocy zaczęły się te całe strzelanki i fajerwerki i wszystko, a tak to po prostu była taka cisza jak nigdy w sumie, muszę przyznać, bo zawsze tutaj u nas już się zaczynało tak po południu, jak tylko się zrobiło ciemno, to zaraz się zaczynały jakieś tam petardy i drobne huki, a w tym, to znaczy już w zeszłym roku, była totalna cisza, także naprawdę bardzo spokojny był ten Sylwester. Dobra, to biorę się za resztę rzeczy i wychodzę na zewnątrz zaraz. No, wyszłam na zewnątrz, idę wyrzucić śmieci, a moje towarzystwo, jak widzę, tutaj nieobecne na ogrodzie, bo poszli sobie na plac zabaw.
który jest tutaj u nas blisko, ale świeci. Blisko mamy plac zabaw. Cześć Lucjan, przywitaj się, powiedz dzień dobry. W nowym roku. O Jezu, ale mnie ofutrzy. Ale mnie ofutrzy ten kot. No dobra, ale jest ciepło, słuchajcie. Jest 10 stopni ponad u nas. Także jest naprawdę fajnie i ciepło. Dobra, chyba muszę zamknąć dom i pójdę tam do nich na chwilę na ten plac zabaw. Zabieram się za mój cowieczorny rytuał, czyli sprzątanie kuchni po kolacji i w ogóle po całym dniu. Czyli mycie naczyń, ładowanie zmywary, opróżnianie zmywary itd., itd., przecieranie blatów, ponieważ strasznie nie lubię, kiedy w kuchni jest brudno i taka niedokończona praca, więc każdego wieczora staram się zrobić to wszystko tak, jak ma być, a lubię to zrobić sama, tak żeby nikt mi w tym nie przeszkadzał. Lubię sobie to wszystko ogarnąć po swojemu, więc spędzam tutaj trochę czasu. Jak widzieliście, nasz weekend minął bardzo, bardzo spokojnie, bez żadnych sylwestrowych szaleństw. Wielu rzeczy nie zrobiłam tak, jak chciałam, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Mój zatkany nos i tak jak słyszycie, jak mówię, głos też niezbyt zdrowy wcale mi w tym nie pomagał, więc wolałam sobie po prostu wrzucić na luz, odpocząć i nie przejmować się tym, że coś tam zostało niezrobione. Zrobimy innym razem. Kochani, tutaj żegnam się z Wami już w tym vlogu. Jeśli ten film się Wam podobał, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, jak zwykle, za wszystkie komentarze, miłe słowa, łapki. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną i mam nadzieję, że będziecie do mnie tutaj wracać. Życzę Wam wspaniałego, cudownego, pełnego samych pozytywnych wrażeń nowego roku. Do zobaczenia w piątek!